Witam was serdecznie w ten mglisty dzień. Mamy godzinę 13, a dopiero zaczyna się pokazywać słonko. Wkoło mgła z rana. Wyglądało to tak, jakby padał deszcz, wszystko mokre. Ale to dobrze, tylko trzeba się cieszyć z takiej pogody. Rzepak troszkę tam zdąży połapać coś, więc dobrze. Jestem w trakcie siewu pszenicy. Wczoraj zacząłem od tacitusa, którego siałem około 150 kg na hektar, co powinno zapewnić obsadę rzędu 320 roślin na metr kwadratowy. Dziś kontynuuję siewy, sieję Juliusa. Juliusa sieję rzadziej ze względu na to, że KWS zaleca w tych wczesnych terminach rzadsze siewy. Sieję go w granicach całych 140 kg na hektar. Czyli obsada planowana powinna wynosić gdzieś w rzędu 290 roślin na metr kwadratowy. Tutaj robię sobie takie małe doświadczenie. Sieję co trzecią... co trzecią redlicę mam zamkniętą, czyli sieję co drugą redlicą. Jest tak też w przypadku, z tego co wiem, siewników do striptilu, że dwie redlice koło siebie wysiewają, potem jest większy odstęp i wysiewają kolejne dwie redlice. Powinno to zapewnić roślinom lepsze krzewienie się, większą zdrowotność, mniejszą konkurencję między sobą o składniki, czy wyższy plon, ale czy wyższy będzie, czy będzie taki sam, to się okaże. No zobaczymy, nie jest tu dużo, mam tutaj 3 hektary z kawałkiem, stanowisko podobne do pozostałych, więc no myślę, że nie będę do tyłu na tym polu, a będę na pewno bogatszy o doświadczenie, co z tego wyjdzie. Uprawa tutaj jest taka, była taka, tak jak wspomniałem na poprzednim filmiku, czyli kultus, karier, nawóz 200 kg na hektar tej kaldeny. Tam pomyliłem skład, nie jest to 20-30, tylko 15-30. No i siew. Siew za pomocą Rapida 3-metrowego. Co tu powiedzieć dużo o siewniku? No siewnik bardzo udany, konstrukcja niezmieniona od bodajże wprowadzenia tego siewnika na rynek, czyli lat 90. Ja uważam, że jest to siewnik bardzo udany, bardzo dobry na przeróżne stanowiska, zarówno te bardzo słabe, jak i bardzo ciężkie. Jest to siewnik mechaniczny, co ma swoje plusy i minusy. Minusem jest to w przypadku tej skrzyni, że w przypadku siewu rzepaku co drugą redlicę, żeby wysiać wszystkie nasiona, chociaż tego i tak się nie da, to trzeba wyskakiwać i przegarniać trochę rzepak. No to jest minusem. Podobno można jakieś tam wstawki kupić, nakładki, które pozwalają ułatwić tą pracę. Wysiew. Siewnik ciągam 6620 żądirem. Zasypuję gdzieś około tony, półtora, zależy od kawałków, nie sypię pełnej skrzyni. Raz, że ugniatanie jest wtedy mniejsze, dwa, że po prostu ciągnik ma lżej, no nie ma co ukrywać. Mimo wszystko spalanie, jakie wczoraj mi wyszło, zasiałem ponad 18 hektarów, ciągnik spalił 6,7 litra na hektar, więc uważam, że spalanie bardzo dobre. Wydajność też bardzo fajna, bo wczorajsze te hektary zasiałem w 7 godzin, co daje ponad tam 2,60 czy 2,70 na godzinę hektara, a pole wcale nie było prostokątne, tylko rów poprzek, kliny, ficki, także naprawdę można tutaj zaszaleć z tą maszyną. Co gwarantuje ta maszyna jeszcze? Równomierne wschody, niezależnie od tego, czy jest glina, czy jest piach. Na piachu możemy ją sobie wypłycić w czasie jazdy, na glinie zagłębić bardziej redlice. Naprawdę wschody są super. Co do tego, to naprawdę nie ma się co przyczepić. Pod tym względem maszyna spełnia swoją rolę. Jest dokładna, jeżeli chodzi o wysiew również. Jeżeli się ustawi dawkę 152 kg, to na wysiewie 152 kg. No jak widzicie, gdzieś tam jeździmy z prędkością 15, 14, 16 na godzinę. Szybciej nie jeżdżę, żeby nie szaleć. Wolniej też staram się nie jeździć. No oczywiście jak ciągnik ma ciężko, no to nie ma siły. Trzeba jeździć wolniej. Tak jak widzicie, nie robię ósemek, tylko podkowy.
Przez to muszę zrobić trochę szerszy poprzeczniak, zazwyczaj o jeden przejazd, czyli nie robię 4, a 5 przejazdów. Mimo wszystko wychodzi to sporo szybciej i również nie ugniata się tej gleby niepotrzebnie tym ciągłym zawracaniem, tymi ciągłymi ósemkami. No to by było chyba na tyle. Zachęcam do śledzenia, do oglądania, komentowania. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.